Policja versus złodzieje. Dziś łapiemy słynną przestępczą parę. Wander aka Amstaff Aerosol i jego partnerka Mrówka to geniusze zbrodni. Będziemy musieli się mocno wysilić, żeby ich złapać. Na szczęście mamy do dyspozycji perłę motoryzacji, czyli Poltka. Tak, to tylko ambulans, bo nie umiemy wygrać innego na serwer, ale dobrze, że jest. Dziś znów możecie nas przywrócić. Jeśli wbijecie 100 tysięcy łap w górę, wracamy do roli złodziei już tą sobotę. Jeśli chcecie to zobaczyć, wiecie co robić. A jeśli chcecie zobaczyć najlepszy pościg w tej serii, oglądajcie dzisiejszy odcinek do końca. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku Policja vs. Złodzieje, wasza ulubiona seria na moim kanale. I moi drodzy, nie wiem czy słyszeliście, chyba nie słyszeliście jeszcze dzisiaj, ale już tę sobotę jest live. Live z okazji 2 milionów, na którym będziemy grać właśnie w Policjantów i Złodziei. Będziemy, moi drodzy, łapać przestępców, ale jest też jedna sprawa i pewnie słyszeliście ją przed chwilą. Jeśli będzie 100 tysięcy łap w górę pod tym filmem, to na live w sobotę wracamy do roli przestępców. Myślę, moi drodzy, że się uda nam i liczę na was, że kurczę, wbijemy te 100 tysięcy łap w górę, bo byłoby fajnie w sobotę z powrotem wrócić na tą przestępczą ścieżkę. A jak widzicie, ja w tym momencie jestem już w szatni. I jest ze mną! O spanak, ty wszedłeś tutaj, chłopie. Siema. A cześć, padłem po karnisterek, będę tankował polonezy. Wiesz co, no muszę właśnie spadać, stary, bo mi tam klaszą te pajace. A dla mnie już polonezę przygotowałeś? Cześć widzowie przede wszystkim. Dzień dobry. Nie, bo wiesz, nie stary, tam... się. Ja od rana, stary, nam te polonezy, wiesz, tutaj ogarniam, żebyśmy śmigali. No i ekipka mnie tam dopinguje. Chodź zobaczysz, stary, chodź, chodź, chodź. Patrz, patrz na to, zejdź sobie powolutku, stary, patrz. Jest aplauz ekipy, moi drodzy. Jak widzicie, no jest grubo, jest grubo. Polonez 1, polonez 2, co prawda ambulansy. Nawet są oznaczone, stary, o kurde, rejestracja się wrzuca. Kalufiosy, proszę bardzo. Moi drodzy, u Ospanego jest oczywiście perspektywa polonezowa, więc spadajcie na kanał Ospka, żeby zobaczyć jego perspektywę. Już wiecie, kogo szukamy, jest to Wander i Mrówka, chłopak i dziewczyna, zobaczymy jak to będzie. No i co, stary, idziemy chyba się przywitać z ekipką i ruszamy. Halo, halo, brygada, dzień dobry, jak nastawienie? Dzień dobry. Dziękujemy za aplauz, przepięknie. Ja już ruszam. Powodzenie. Ty, Polska górą, panowie. Najpotrzebniejsze info, pamiętajcie o tym, dobra, moi drodzy. Rozpoczęło się. O kurde, mów mi drive-mist. No nie, uszkodziłem swojego poloneza. Czekali, obstawiamy tym razem, co? Nie wiem, byczku. Ja bym się kierował na Wynut Hillsy mimo wszystko. Gdzieś tam w tamte rejony. Mam wrażenie, że mogą być gdzieś stare poza miastem. Nie wiem. Nie wiem, jak reszta czuje, ale. Ja pojadę do Sandy, proszę czego. Ja przeczuwam, że paleto będzie, że stacja benzynowa. Może być paleto robione, no. Ej, ktoś jubilera niech obczaja, bo to jest ważne, bo... Pojedziemy tam z Krudem i z Kacią. Ja lewą autostradę i statycznie sobie stanę po prostu, na wysokości sklepów. Nie masz co podejrzewać. Tutaj, bo tutaj są dwa sklepy, wiecie. Myślisz? Jak to jest? Oni mogą wjechać i zrobić tak, jak ostatnio. Jak właśnie oni zrobili taki myk, że wiesz, że specjalnie nie założyli maski. Z tego co wiem, muszą mieć maski. Dobra, i wiem nawet jakie maski mają. Mają maski zombie. Okej, wiecie co? Ja sobie patroluję tutaj te dwa sklepy. One są bardzo blisko siebie. Maski zombie, powiadasz? Jeśli coś, to wyruszam. Może się tu skitramy. Dzisiaj bardziej statycznie. Tam mamy flekę, ale raczej fleki nie będą robić. Chociaż... kto wie, who knows? Jedziemy z Kaciosem oraz z Krutem na Wynut, jak coś? Tak, ja też specjalne już, ekipa specjalna już w drodze, jeśli o to chodzi. Czekamy tylko na sygnał i wiecie, ruszamy. Dobra, dobra. U mnie się dziwny korek stworzył. I przynajmniej dobrze, bo jest taki długi korek, że będę widział, kto mija samochody. Bo raczej w korku stać się będę. Może to jest taktyka jakaś, taktyka na kurka. Ale to jest dobra taktyka, stary. No, strasznie. Ale pędy stoją tak same z siebie. Wszystkie stanęły nagle, ja nie wiem, co się dzieje. Może to dlatego, że widzę mój ambulans piękny. Ja sobie ruszę. Bo tak, z tej strony na pewno nie ma ich. Z tego, co widzę. Jest tutaj jeden sklep z lewej strony. Gdzieś się tutaj skampię. O, tutaj. Patrzcie, jaka kompa. I widzę całą drogę. Ja mam całą lewą autostradę tutaj. Stoję pomiędzy sklepami. Tam Kalu, masz trzy miejsca do napadu, więc... Tak, tak, wiem, ale ustawiłem się tak, że w razie wyruszy tak. Poskoczę. Obok kasy na strzelanie. Jestem tam. Jedźcie, zobacz. Ale co, strzały były? Tak, strzały, tak. A ja nie dostałem alertu. Moi drodzy, chłopaki tutaj mówią, żebym rozłożył kolczatki przy tych sklepach. To nie jest głupi pomysł, aczkolwiek nie wiem, czy się nie skapnę. Od strony do paleta nie dojadą od strony. To jest dobry pomysł. Kasyna.
To jest dobry pomysł. Mogą na te sklepy albo na flekę się kierować tutaj przy mnie. W sensie, wiecie, na lewej autostradzie dalej jestem. Musicie mi mówić w momencie, tak, kiedy będą strzały u mnie, bo ja nie mam alertów. Paleto! Paleto, waluś! Lecisz do nich. Kurde, wiem, właśnie szukam. Strzały w paleto, moi drodzy. W stronę. Ale mógłbyś nie pchnąć z lewej, jak to paleto było. Może kolczatę rozstawię na moście przed paletem? Tak. Jeżeli ich nie widzisz, stary, to zobacz, czy nie ma ich czasem za budynkiem albo coś. Możliwe, że tędy pojadą, moi drodzy. Moją drogą, tylko ja muszę szybko go rozstawić kolczatki. To już uciekali pewnie. Cyk, cyk. To bezpiecznie grają, nie wjeżdżają w ogóle do miasta. Cyk. Wiem, że brzydko rozstawiam, ale moi drodzy... Musimy to możesz zrobić w ten sposób. Sprawdzić. Kolczaty rozstawione na całej długości drogi. Nice. Dobra, moi drodzy, rozstawiona jest tu kolczata. Jeśli pojadą tą autostradą, no to wiadomo, jadę jak skończą. Jadę tymi torami na razie czysto. Tylko, że to jest jeszcze kawałek dosyć. Może Kamcio obstawił tam po lewej stronie flekę zakolczatkową. Bo jeżeli by się udali do siedziby, kupiliby sprzęt, to mogliby nam zrobić wała i teraz zrobić flekę. Ale no, tą flekę na zachodniej autostradzie? Mhm. No to ja ją zabezpieczę. Dobra. Muszę wrócić zabezpieczyć bank. Mam już konkretne zadanie, więc jazda. Jak się jest policjantem, to moi drodzy, cierpliwość to jest najważniejsze w pracy z przestępcami. Okej, tu jest kolczata, więc uszkodzą sobie oponę, jeśli najadą. Zbierał ich nie będę, ale zabezpieczę tę flekę. Jestem przy flece, co proponujecie? Kolczatki. Na drodze, no. I jak będą chcieli coś zachować bezpieczeństwo, to raczej przejadą tą bruską na zachodniej autostradzie, ekstra, gdzie jest kaluch. Szybka akcja. Tylko uważajcie, bo przy flece są z dwóch stron kolczaty. Kali, co się rozkręcił z tymi kolczatami. Ja tak balansuję, stary, ryzykujesz życiem, jak to zobaczysz. Ale... Dobrze, są... Kurde, kolczaty pięknie rozstawiłem. Jestem dumny z nich. Czy mówisz, że nie wyjadą? Nie ma szans. Wjechać i wyjechać nie ma szans. Też możecie się na autostradzie ustawić i patrzeć po twarzach pedów. Ja właśnie to robiłem. Robię to cały czas. Statycznie dzisiaj. Nie no, powiem wam, że taka grubsza taktyka. To ja jestem polonista. Uważaj, kolczata jest przed tobą. O! Przejechałeś? No prawie, zatrzymałeś się. 2 metry od niej, nie widziałem totalnie. No kurde, bo pedy normalnie jadą, a ja patrzyłem na ten sklep poniżej ciebie, bo ostatnio wiem, tak zrobiliśmy. Wiem, no. To uważaj, bo tu chłopie spać, no nie ma szans, żeby przejechali. Powoli zaczynałem tracić cierpliwość, szansa, że wybiorą tę drogę była niewielka. Jednak cierpliwość się opłaca. To jakoś mega cicho jest. No, tak podejrzanie. Przebite, opony przebite! Jest, są u mnie! Gdzie? Dobrze, mówiłem. W którą stronę jadą? W którą stronę? W stronę miasta, przebite opony! Zamykam ich. Ja! Mam ich, są w aucie, są... Jakie auto? Takie stare jakieś. Uderzają, tak, to oni. W tą stronę pojechałem, ale dwóch, kicha, ja... Mam ich, blokuję ich. Dobra, ej, są nasi, jedna osoba jest. Nie ma gość szans, zblokowany jest. Widzę. Dawaj, on stary nie ruszy. Nie mogę ruszyć, kurde. Nie kolczata, wjechał we mnie jakiś pajac. Ale widzę go. Dawajcie, wsparcie potrzeba. Jakie auto? Ja jadę. Zobaczycie poloneza, on cofa, walczy, ale nie ma szans. Widzę, dwa polonezy, stary na niego. Ale widziałeś, ta kolczata to było stary, pięknie. Ale on gdzieś jedzie, on się gdzieś porusza? Dobrze. Zblokowany jest stary, no nie ma szans ruszyć, bo ma przebite opony, jak wysiądzie, no to jest po nim, nie? Stary, trzymaj, tutaj wierzaj, tutaj, no. Czekaj, zaraz go dojedziemy, spokojnie, bo on tutaj... Ale poczekajmy na wsparcie, czekamy na was. Autostrada. Uważajcie na to, że ktoś jadę 2 kilometry. Co jest? Ej, on wywala ludzi, mogę strzelać? Co jest? Nie strzelaj, tak, 2 kilometry. Gdzie ucieka? Gdzie on ucieka? Patrz, tutaj za mną! On jedzie dołem teraz! Dołem objeżdża, kurde, ucieka mi! Weź go tutaj, jedź prosto! Jedź dołem, a jadę prosto! Plaża! Jedzie plażą? Nie, ale tylko... to jest bardzo możliwe. Nie, jedzie górą! Wyjedzie tam u góry! Kilometr? Tam nad wami jest! Ja pierdzielę, Widzę, goni! Jak mogliśmy go wypuścić, ale z tym idiotą? 1,5 kilometra. Mogli się aresztować go od razu. Stary, co, gdzie on jest? Nie gadaj! Nie gadaj! Zgubiliście? Nie. Nie gadaj! Zgubiliśmy go. Nie mówcie! Nie! Zgubiliśmy go, stary. Pojechał. Jakiś rysopis auta, co to jest? Czerwony taki SUV. Czerwony SUV. Ja pierdzielę. Coś mi zrobił? Stary, trzeba było zatrzymać od razu. O kurde, a ja nie którą widzę... stronę to obstawimy od razu? Możliwe, że w paleto, nie mam pojęcia. Plażę, okay. Patrzę, na plaży jest git, czysto, cisza. Kurde, zblokowałem, widzieliście, pękły mu opony. Mogliśmy go zatrzymać, to odwaliłem kaszankę.
ale kaszanka. Panowie, uważajcie na kolczatki. Tak, kolczaty są. I wiecie, ja tylko usłyszałem odgłos, patrzę, gość szlifuje, nie? Bez opon. On był, zresztą ospano widział, no. Mieliśmy. Tak. Dobra, ma porzucone auto, czerwony SUV. Jest? Gdzie? Na plaży, gdzie? Porzucone, nikogo nie ma w środku. To gdzieś na plaży biegł. Na plaży, walnięte w kamień. W stronę palet to ustawione auto. Dobra. Czyli z kapcia zaiwaniał. Po plaży gdzieś prawdopodobnie. Ale wariat. Ja pierdolę. Tam plaży. Podejrzany ucieka nam po plaży, moi drodzy. Ja patrzę, obserwuję. Właśnie, woda, bo może wyjść na molo. Może być, wyjść na molo. Molo. Patrzę to molo, nie ma, nie widzę gościa. Ktoś by mógł w sumie wziąć motorówkę i się przypłynąć. Bańków żadnych nie kryjemy, nic nie kryjemy. No wiem, ale mamy podejrzanego, tak go mamy, to stary jest koniec gry. Musimy złapać go. Uciekł nam na kilkanaście minut. Wróciłem na swoją pozycję, żeby dalej pilnować okolic banku. A wtedy wydarzyło się to. Mam go! Gdzie? Strefa fabryczna, ucieka mi. Dobra, ja... 1,5 kilometra, tak? Zamykajcie. Oby wleciał na ten, oby na przemysłową wleciał. O kurde, moi drodzy. Nie róbmy tego samego. Nie wypuszczę go, proszę. Centralnie, bo na dupie siedzę. Postaram się podjechać od drugiej strony. Dacie radę jakoś zasugerować jego trasę, czy nie? Nie bardzo. Doki, mniej więcej jak na doki. Przy dokach jesteśmy. Wjechał na doki, czy nie? Nie, jeszcze nie zjechał, będzie zjeżdżał chyba. Tak, zjeżdża na doki. To zamykamy go, kolczatkami. Jest na strefie industrialnej, jeżdża na doki. Wjechał na doki, odcinajcie wszystko. Mhm. Dobra. No to już znasz. Tak jest, moi drodzy. Pojechał na doki. Rozstawcie dwie kolczatki. Tylko uważajcie na wodę, bo może wskoczyć do wody jeszcze. Może się jeszcze okazać, że w wodzie będzie. Pościg w dokach trwał jakieś 10 minut, a ja zorientowałem się, że zostawiłem bank bez opieki. A chłopaki gonili tylko jednego przestępcę, więc wróciłem do swojej strefy. Na szczęście chłopakom i tak udało się dopiąć swego. Strzały na lafuncie? Leży. Dobra. Dobrze. Mamy go? Mamy jednego. Dobrze. Dobra, negocjacje. Przechodzimy. Negocjacje. Halo? Dobry wieczór, młodszy aspirant Kaluch i starszy aspirant Ospano. Co to się dzieje? Ja nic nie wiem na ten temat. Z kim mam przyjemność? Twarz jaka skromna. Kogo złapaliśmy? Trzeba sprawdzić po dekolcie. Sprawdzić panu tam. Panowie. Czekaj, już idę. Pan Amstaff został złapany? Słyszeliśmy o panu. Niestety. Zgłaszam brak cycuszków, chyba że są to, to, jakieś... To jest Amstaff, zostaw. Dobrze. Dobra, Morówka, ty żyjesz, tak? Żyję. Dużo kasy nakradliście? Może. A chcesz kumpla odzyskać, czy przegrywacie? Przydałoby się go odzyskać, no. No to co proponujesz? Jestem w stanie wysłuchać najpierw twojej oferty. Nie wiem, no u nas to tak skromnie w sumie. Skromnie? Się zadziała, tak. Także nie mam za dużo do zaoferowania. 30 tysięcy. Coś mi śmierdzi te twoje 30 tysięcy, bo co najmniej 3-4 razy było coś rabowane. Więc ja bym to jeszcze sumował. Tym bardziej, że przed chwilą na wschodniej wyspie było to tak coś rabowane. Wcześniej był pankowany jeden sklep, drugi sklep, stacja była rabowana. Więc tam chyba co najmniej jest 70 tysięcy, 80 jak nic. Ja wam zaproponuję coś jeszcze. Co nam zaproponujesz? Dobrą butelkę whisky. 50-letnią. Takie negocjacje, to ja rozumiem. Dobra, 15 i butelka whisky, może być? Nie. Połowa waszej kwoty zarobionej. No to 15 tysięcy i butelka whisky. Nie, no to... Nie, tutaj coś kręcicie. Mówię, poważnie mówię. Ania się odpala, nie. Jak Boga kocham. Naprawdę, ja nic nie zrobiłam, jestem uczciwym człowiekiem, nie mam w ogóle żadnych tutaj brudów na rękach. 15 tysięcy i butelka whisky. Dobra. 50-letnia, pamiętajcie. Tak. Okej, miejsce spotkania. Ty ja tak kulturalnie. Na latarni zapraszam. Ładne widoczki. Tam idealnie. Okej. Tak, idealnie do butelki whisky. Moja wątroba do tamtąd nie dotrze. Za 5 minut się tam widzimy w takim razie. Dobrze. Bez ceregieli. Okej. Guys, sprawa wygląda tak. Na latarni jest spotkanie, oddajemy im zaraz mate'a. Za 15 tysięcy i butelkę whisky. Butelka whisky dla komendanta, proszę nie wnikać. W każdym razie musimy się jakoś mądrze rozstawić, jak to widzicie? Obstawiliśmy okolice latarni z każdej strony. Żeby wyjść z tego cało, złodzieje będą potrzebowali dużo szczęścia. Patrz, jak jesteśmy rozstawieni, nie, to się nie może nie udać. Ale... Nikogo nie będzie uszkadzał. Zobaczymy, co ta mrówka wykominuje. Spokojnie, gdzie jesteś? Widzę cię. A ile dajecie nam sekund? Zapraszam. No 15 możemy wam dać. Nie no, 10 może. Nie no, 15. Uwaga. Jestem... kobietą, ja tutaj jestem za klubkiem, także to może być problem. Dobra. Jakieś nowe światło tam widać. Czy to twój samochód? Mrugnij, tak. Jeśli to ty. Mrugnąć mam?
Tak? Mogę zatrąbić. Nie, zgaś światła i odpal. Nie umiem. To jest, ja jestem dobrze, tutaj prostym dobrze, człowiekiem. Widzę ją. A w ogóle słyszę policję, ej, to jest super. To nie, to moje też się zbugowały. Te landryny. A czemu, ej, czekaj, nie podchodź. Czemu się schowałeś za samochodem? Dla bezpieczeństwa swojego. Ale co? No słuchaj, no to ja w takim razie celuję w twoim kierunku. Nie. No to proszę nie celować i wyjdę. Mhm. To najpierw przestań celować. Nie, to wyjdź, bo ja też zaczynam celować i możemy cię zgarnąć. Nie. Przestałem celować? O kurde. Dobra, idziemy z twoim chłoptasiem. W momencie, w którym wsiądziemy do samochodu, macie 15 sekund. Okej. 15 tysięcy, proszę. Dobrze. Dobrze, już? Dostajesz pieniądze? Tak, mam walizkę. Ej, dobra, to ten, kto kieruje? Szybko. Nie, poczekajcie, no my musimy wsiąść dopiero. Tak, my na spokojnie sobie wsiadamy. Kieruj. To ile? Przy okazji tak nie. Ja tu w razie czego jestem rozstawiony. Siedliśmy do fury, ruszają, mają 15 sekund. Celujemy do nich ciągle ze snajperki jak coś. Gdzie oni są? Dokładnie. Powiemy wam gdzie jadą, czekajcie. Przejeżdżają obok nas. No, pojechali w stronę miasta, Ten radiowóz co na wylocie, do Sandy. Tam będą przejeżdżać. Blokuję im most, blokujemy most. Dobra, blokuj. Nie, czekaj, jeszcze nie, nie możemy jeszcze. Jeszcze 15 sekund. Okej. Musisz po prostu ich trzymać. Jadą offroad. Mamy ich, dobra. Achują. Gdzie? Lewa czy prawa strona? Dobra, teraz. Teraz już możemy. Wierzą się w nich, wierzą. Nie we mnie! Wjechał Shadow. Co jest? A są na górach tam. O kurde. Jadą obok mnie tu. Pali im się samochód chyba. Mocno się gadasz? Spokojnie, nie ramować ich, nie możemy. Nie ramujcie na razie. Nie ramuję. Ja to objeżdżam. Ja pierdzielę. Oni tam na kolczatki wjadą. O kurde, jak mi się ścina gra, co jest? Gra mi się strasznie ścina, moi drodzy, nie mam pojęcia co jest. Ale cóż, O kurde, żeby nam nie uciekli. To są jednak drive mistrze jakieś. O, jak wyskoczyli. Znowu mi się ścina gra. Jestem tutaj obok nich. O kurde, co się tu dzieje? Odbójcie ich, starajcie się zboksować. Dobrze. O nie! Co jest? Dobra, wysiadajcie do niego. Dobra, to już chyba jest po ptakach, co? Próbuję jechać. Mogę strzelić? Nie. Uciekał. Dajcie im uciec. Nie możemy, moi drodzy, być aż tak chamscy, wiecie. Oni muszą mieć prawo do ucieczki. Okej. Wjechali w ten, ale jak wyjechali, co jest? Przeskoczyli na autostradę, dobra, widzę. Patrzcie, jaki pościg w ogóle, co to jest? O kurde, co? Nie ramujcie ich! Wysiadajcie z klamą zaraz do nich. To chyba mrówka prowadzi, wiecie? Jadą tutaj. No, chyba da. Mrówka dobrze jeździ. Bo ich lewej ramują policja. Ale mają rozwalone. Próbowali uderzyć w niego. Tą furę. Panowie, no i co? Jak chcą w aucie, to gońmy ich po prostu normalnie. Próba ramu, więc jest większa autoryzacja. O kurde. Moi drodzy, masakra, ja totalnie skupiałem, ale jedziemy. Ta gra mi się tak ścina, moi drodzy, przepraszam, ale czasami są jakieś problemy. No co jest z tym 5M-em? Już nie dam co za kurde pości? No nie. Nie ma pojęcia, kiedy się skończy, ty. Wolno jadą. Dawać. Już jadą coraz wolniej, moi drodzy. Jezus, policja. Krowy przejechali, co za kurde. Nie. Ramować. Dobra, jak przejechali krowę, to już ramujemy, panowie. Gubię ich, to patrzcie, dawać co się dzieje. Tak jadą. Jeszcze lisa przetrącili. Offroadem jadą. O kurde, na ciliat się spinają. Wyobody, to mnie ramuje. Chłopaki, to będzie skok. O kurde. Co jest? Teraz. Nie, koniec, mamy ich. Nie. No jak oni nam uciekają? Boksować ich. Dobra, mamy to. Nie, jeszcze. Uciekaj. Blokować ze wszystkich stron. Nie. Nie, no dobra, ja proponuję, żeby po mnie przestrzelić. Nie, w sumie nie możemy. Jedźcie za nimi, nie strzelajcie, jedźcie. Ależ pościg, moi drodzy. Jest koniec, boks. Wypadł. Boks. Koniec. Tak, wypadł. Strzelają. 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 Strzelać. Zabici. Zabici. Zneutralizować. Ej, bo tu jest tylko jeden. Ktoś mnie zastrzelił. Niemożliwe. Gdzie jest drugi? Dwóch jest. Drugi ucieka. Dwóch leży. Nie, dobra, leży. On jest pod autem. Mamy to, panowie, ale to była akcja.
O kurde. Ja idę się zapytać, chodzi o spek też, ile ogarnęli pieniędzy, a wam chłopaki dziękuję. Posprzątajcie tutaj jak możecie. Wiecie, zabezpieczcie. Pewnie. No, Mrówka i Wander, tak epickiego pościgu to jeszcze w tej serii nie było. Tylko teraz musicie się wszystkim tutaj pochwalić, ile zarobiliście kasy. Ile zdeponowaliście? Zdeponowaliśmy te 45 koła. No proszę. Zdeponowaliście nam 15. Okej, okay, a gdzie to mieliście dziuple? Lestera chata. O kurde! No blisko. To, nie, no jak blisko policji? Co tak. jest? Najciemniej pod latarnią, jak to mówią. No ale super. Dzięki, że zrobiliście fajne show. Ja tobie, Ospano, dziękuję. I co, będziemy się powoli żegnać, moi drodzy? Tak. Aha, musimy rozlosować kolejne osoby. W sumie dowiecie się tego na live, wpadając w sobotę, więc moi drodzy, to by było na tyle. Dziękujemy wam serdecznie, ja się żegnam razem z oprawcami i z Ospkiem. Ospek, na jesteś? Razie. Siema, jestem i cześć. Na razie, naprawdę było dobrze, moi drodzy. Pamiętajcie, że 100 tysięcy w górę i w sobotę na chwilkę wrócimy do roli złodziei. Bijajcie i co? Do następnego. Dziękuję wam za dzisiaj. Elo.